Dzień dobry. Słuchacie Państwo audycji Polityki Insight. Przyszłość jest dziś, w której rozmawiamy o technologiach, ich wpływie na biznes i nasze codzienne życie. W nowym sezonie przyglądamy się, jak przyspiesza cyfrowa transformacja. Naszymi gośćmi są eksperci i politycy, naukowcy i przedsiębiorcy. Wspólnie zastanawiamy się, jak będzie wyglądał świat, gdy wrócimy do tak zwanej nowej normalności. Partnerem audycji jest Orange Polska. Zapraszam do słuchania. Karol Tokarczyk. Audycję Przyszłość jest dziś. Zaczynamy od krótkich informacji ze świata technologii. Do końca czerwca można aplikować do funduszu kapitałowego prowadzonego przez Poznański Park Naukowo-Technologiczny. Tak informuje portal fintech.pl. Inwestorzy szukają podmiotów z branż chemicznej, biotechnologicznej oraz ICT. W ramach funduszu kapitałowego startupy mogą liczyć nie tylko na kapitał, ale również doradztwo i wsparcie partnerów. Dotychczas Poznański Park Naukowo-Technologiczny zainwestował ponad 8 milionów złotych w kilkanaście przedsięwzięć. Spółka Agribot pracuje nad stworzeniem autonomicznego robota sadowniczego, informuje platforma Mam Startup. Robot miałby pomagać w wieloletnich uprawach, takich jak winnice, sady, gaje oliwne lub plantacje borówek amerykańskich. Automatyczna nawigacja robota pozwoli na zastosowanie niechemicznych metod zwalczania chwastów. Innym zastosowaniem może być walka z wiosennymi przymrozkami, które stanowią duży problem wśród plantatorów. Agribot może wykrywać wystąpienie przymrozków i podjąć odpowiednie działania. W połowie czerwca w łódzkiej manufakturze ruszyła nowa drogeria Rossmana. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że marka Only Bio otworzyła tam pierwszą w Polsce automatyczną stację do napełniania kosmetyków. Chodzi o szampony, żele pod prysznic, płyny do prania czy do mycia naczyń. Firma chce w ten sposób przyczynić się do zmniejszenia ilości plastiku wprowadzonego do obiegu. Dzisiejsze informacje prowadzą nas do głównego tematu audycji Przyszłość jest dziś, a są nim startupy. Zapraszam. Wizja dobrego pomysłu, szybkiego wzrostu i bogactwa powoduje, że wielu, nie tylko młodych ludzi, ale głównie, marzy o założeniu startupu i rozwoju własnego biznesu. Temat stał się na tyle nośny, że filmowcy wzięli go na warsztat i stworzyli nawet seriale o startupach. Dla niektórych rozwój kolejnych firm technologicznych to sposób na życie, ale czy jest on łatwy? I czy różni się od prowadzenia klasycznego biznesu? A może startup jest klasycznym biznesem, tyle że w nieco innej formie? Dla wielu z nas tak zwane startupy czy firmy technologiczne rządzą się innymi prawami, a tak zwana nowa ekonomia powoduje, że nie muszą one przejmować się zyskiem. Prawda wygląda jednak inaczej. Jak firmy technologiczne przeszły ostatnie pandemiczne miesiące, tego dowiecie się w audycji Przyszłość jest dziś. Naszą podróż po świecie firm technologicznych zaczynam od rozmowy z osobą, która pomoże odpowiedzieć na zadane przed chwilą pytania. Marek Kapturkiewicz od blisko ćwierćwiecza zajmuje się nowymi technologiami. Jest współzałożycielem funduszu Innovation Nest. Wspomaga on inwestycje w młode, dobrze rokujące firmy technologiczne i pomoże nam spojrzeć na ten sektor okiem inwestora. Co epidemia, co pandemia zmieniła w ekosystemie startupowym, tak patrząc szeroko? Ekosystem startupowy jest częścią gospodarki. W związku z tym nie można go stawiać obok, tak jak próbowano to robić w latach 2000, czyli była nowa ekonomia i stara ekonomia, potem okazało się, że jest jedna ekonomia. Tak, jest jedna ekonomia. W związku z tym kryzys epidemiologiczno-koronawirusowy wpłynął również na cały ekosystem startupowy, co jest oczywiste. Natomiast w jaki sposób wpłynął na firmy, które są na wczesnym etapie rozwoju, bo tak można myśleć o startupach, chociaż to wszystko zależy od tego, jaką przyjmie się definicję startupu, czy jest to rzeczywiście coś, co jest na początku drogi, czy jest to coś, co jest skierowane w przyszłość, we wzrost, może nawet nie skierowane w przyszłość, co jest, jego celem jest wzrost i zdobywanie kolejnych rynków, no właśnie, taka aktywna ekspansja. Też jest startup i on może być bardzo dojrzałą firmą pod względem takim ekonomicznym, mieć zatrudnionych mnóstwo osób, mieć swoje plany rozwoju, swoją całą dynamikę kosztów, swoją dynamikę zdobywania klientów i w związku z tym generowania przychodów. No i cóż, jest tak samo narażony na wszystkie elementy, które dotykają firm, które
nie uważamy za startupy. Oczywiście mówimy tutaj o tych, którzy już zaczęli swoją działalność gospodarczą i podlegają takim samym rygorom jak wszystkie inne firmy. W związku z tym znowu próba myślenia o tym jak o nowej, starej ekonomii no jest powrotem do przeszłości chyba zupełnie nieuprawnionym. W takim razie, które firmy najbardziej zyskują, a które tracą wśród nowych, młodych firm technologicznych? Wolałbym się skupić na tych, które mają bardzo ciekawe, otwarte możliwości i nie nazywam tego nowymi możliwościami. To są możliwości, które pojawiły się ze względu na to, że przyspieszyła cyfryzacja, przyspieszyła digitalizacja procesów, które towarzyszą naszemu codziennemu życiu jako konsumentów, czy też towarzyszą firmom w ich procesach, które towarzyszą ich działaniu. W związku z tym raczej o tej sferze wolałbym mówić, ponieważ jeżeli zapytałeś mnie o to, które sektory zostały dotknięte najbardziej, to na to pytanie każdy znajdzie odpowiedź na pierwszej lub drugiej stronie każdego czasopisma, każdej gazety, każdego newslettera. Warto skupić się na tych rzeczach, które faktycznie są odzwierciedleniem pewnego trendu, który nie tyle pojawił się nagle i niespodziewanie, co pojawił się wcześniej niż się spodziewano. Wszyscy czujemy, że cała branża związana z healthcare'em, ze zdalną opieką nad pacjentem lub też z innymi obszarami, które dotykają zdrowia. Wszystkie obszary, które są związane z life science, wszystkie obszary, które są związane z cyber security, no bo przecież jesteśmy bardzo mocno wbudowani teraz w przestrzeń online'ową, w związku z tym to generuje zarówno fantastyczne możliwości, jak i niezwykle mocne zagrożenia. Bardzo istotnym obszarem jest cała sfera dotycząca na przykład logistyki. Jeżeli już tak przerzucalibyśmy się z branży na branżę, nie traktujmy tego jako takiego taksonomicznego opisu wszystkich branż możliwych, zrobionego właśnie rzetelnie i systemowo. Chodzi o to, że my intuicyjnie wyczuwamy, w których obszarach rzeczywiście nowoczesna, nowa technologia może coś zmienić. To jest bądź nowa technologia, bądź nowy model biznesowy. Ta nowoczesność, to bycie w awangardzie jest z bardzo różnych perspektyw możliwe do oglądania i do identyfikacji. W każdym razie te nowe rozwiązania, one albo korzystają z bardzo nowoczesnych, nowych technologii, bądź też korzystają dzięki temu, że potrafią wypracować nowy model biznesowy, odpowiadający temu, co zmieniło się w pewnej dynamice odbiorcy, czyli w preferencjach odbiorcy, w sposobie, w jaki są realizowane usługi lub oczekiwane usługi. Nowoczesne technologie to również coraz więcej danych. To z kolei przekłada się na rozwój, prawda? Przekłada się na rozwój. Dane są zbierane zarówno o różnych związanych z digitalizacją i z cyfryzacją naszych zachowań sytuacji, natomiast również zbierane są na przykład w przemyśle, w związku z tym, że następuje bardzo mocna cyfryzacja i digitalizacja procesów przemysłowych. To jest temat na osobną rozmowę. Te dane, które spływają teraz ogromnym strumieniem, muszą być w jakiś sposób przetwarzane, muszą albo właśnie na bazie tych danych mogą powstawać zupełnie nowe propozycje, zupełnie nowe modele biznesowe, zupełnie nowa wartość, która jest paliwem dla rozwoju startupów, dla nowych idei, dla nowych procesów. Firmy technologiczne mają teraz łatwiej czy trudniej o finansowanie, czy może też jakoś to się szczególnie nie zmieniło? Firmy technologiczne, tak jak wcześniej mówiliśmy, są przedsięwzięciami gospodarczymi. W związku z tym muszą szukać swojego finansowania. Część firm technologicznych, które są wsparte poprzez fundusze VC, szuka kolejnych rund, jeżeli akurat znajduje się w takiej fazie. W związku z tym inwestorzy, wszyscy, jak również i firmy, generalnie musiały przejść przez rzetelną ocenę tego, co mają w swoim portfolio i w zależności od tego, na jakim etapie znajdowała się firma, w jakim stanie firma była, podejmowane są różne kroki. Oczywiście zdobywanie kolejnych rund finansowania w aktualnej sytuacji takiej niepewności wymaga być może bardziej detalicznego i bardziej głębokiego wglądu w
to, czy rzeczywiście ta ekonomia, ta unit economy, która towarzyszy takiemu przedsięwzięciu, jest w porządku. Czy tutaj wszystkie parametry zgadzają się na tyle, że rzeczywiście można odważnie popatrzeć w przyszłość liczoną w kilkunastu, kilkudziesięciu miesiącach, w zależności od tego, na jakim etapie jest firma. Czyli finansowanie i zdobywanie finansowania, czy też budowanie kolejnych rund finansowania jest wyzwaniem dla tych firm, które już są w portfolio funduszy VC. Dla nowych firm jest to absolutnie możliwe. Muszą się wykazać tym samym, co wykazywały się przed pandemią i tym, co będą się musiały wykazać po pandemii. Trzeba mieć rzetelnie przygotowaną propozycję, taką, która jest osadzona mocno w parametrach i kryteriach, które inwestorzy brali, biorą i będą brać pod uwagę. Nie ma znowu sytuacji takiej, że inaczej się inwestuje. Owszem, można zawsze popatrzeć na biznes model, na propozycję rynkową z perspektywy takich zdarzeń, jakie nas dotknęły teraz, czyli z perspektywy pandemii. Natomiast pandemia jest pewnym wydarzeniem, które wybuchło, ale ono nie będzie towarzyszyło prawdopodobnie cały czas życiu firmy, a fundusze VC inwestują długoterminowo. W związku z tym można się zastanawiać nad tym, jaki wpływ ma pandemia w tym momencie na działanie firmy, ale to nie determinuje tego, że biznesy, które nawet uważane są teraz za te pochodzące z branż, które są bardzo mocno narażone na oddziaływanie tego kryzysu, który mamy, w przyszłości, jeżeli tylko dobrze firma będzie poprowadzona, mogą zdobyć znakomity udział w rynku. A czy w ogóle czynniki pozafinansowe zyskują na znaczeniu wśród inwestorów? Oczywiście cały świat, który nazywamy sustainability world, czyli tego wszystkiego, co jest związane z tym terminem, czyli rzetelnego patrzenia na to, w jaki sposób realizowane są usługi, w jaki sposób jest realizowana produkcja, w jaki sposób przyczynia się to do podniesienia jakości życia. Tak, te firmy i takie projekty, które bywa, że mają zaszyty w sobie model biznesowy, ale też mają bardzo mocną komponentę związaną z pozytywnym oddziaływaniem społecznym, tak, one są również brane pod uwagę, czy koniecznie przez fundusze VC też. Natomiast w całym ekosystemie finansowania przedsięwzięć, które są na wczesnym etapie rozwoju, ten element jest bardzo mocno brany pod uwagę. Również z takiego względu, że pandemia pozwoliła na to, że ta filozofia takiego zrównoważonego świata, pozytywnie nastawionego do przyszłości, jest czymś, co zostało jak gdyby wbudowane w myślenie i w oczekiwania społeczne. To było spojrzenie inwestora, a teraz czas na kogoś, kto kieruje technologiczną firmą. Ostatnie miesiące to trudny czas dla młodych firm. Wydawać by się mogło, że startupy z branży ochrony zdrowia mają się lepiej, ale także one borykają się z problemami, takimi jak przerwane łańcuchy dostaw bądź wyższe ceny materiałów. Szefowa firmy InSins Lab, Anna Ogar, opowiada, jak wygląda prowadzenie technologicznej firmy, szczególnie teraz i w ciągu ostatnich miesięcy. Powiedz, co zmieniło się w waszej branży w trakcie pandemii? Myślę, że pandemia uświadomiła wielu osobom, co to są w ogóle mikroorganizmy, jak niebezpieczne one są. Nie są widzialne dla naszego oka, więc często po prostu ignorujemy ich obecność. Więc COVID uświadomił nam wszystkim, że te wirusy są i mogą być dla nas potencjalnie bardzo niebezpieczne, a nawet śmiertelne. Więc tym samym to przełożyło się na zainteresowanie tym, czym robimy. Co prawda naszą główną domeną były środki biobójcze z nakierowaniem na bakterie i grzyby, no ale w kontekście tego, co się dzieje z COVID-em, no to rzecz jasna zainteresowanie jest głównie wokół działań antywirusowych. Więc niewątpliwie jest duże zainteresowanie zarówno medialne, jak i osób ze strony biznesu albo potencjalnych partnerów do współpracy, którzy chcieliby tworzyć różne rozwiązania albo ulepszać swoje grupy produktowe właśnie dodatkami antymikrobiotycznymi, czyli biobójczymi.
Więc na brak zainteresowania nie narzekamy, aczkolwiek z drugiej strony przez to, że też jest taki ogromny szum medialny, szczególnie wokół szczepionek, to niejednokrotnie ludzie po prostu mylą pojęcia i myślą, że my szczepionkami także się zajmujemy. Otóż nie zajmujemy się szczepionkami, to jest zupełnie inny segment i zupełnie inne zastosowanie. No i teraz pytanie, czy wy, ale też inne firmy, czy wy jakoś się dostosowaliście do nowej sytuacji, baczniej zaczęliście się przyglądać na przykład wirusom? Nie, zdecydowanie my zajmowaliśmy się wirusami zanim one były modne, więc mamy też badania z wirusów, które są bardzo podobne do COVID-19, bo jednak to wszystko wchodzi w pakiet substancji antymikrobiotycznych. Rzecz jasna, że wiele firm starało się wykorzystać ten trend albo w ogóle wykorzystać swoje zasoby materiałowe, pomysły po to, żeby stworzyć rozwiązania pod COVID-a, czyli nie wiem, formy przyłbic od firm, które zajmują się, nie wiem, drukiem 3D, przez dostawców różnych chemikaliów, którzy nagle przesunęli swoje jak gdyby linie produkcyjne na produkty, które były w najwyższej potrzebie. Więc myślę, że każdy raz, że szukał możliwości zaadoptowania swojej pracy właśnie do tej sytuacji, a dwa też wykorzystanie jakiejś sytuacji rynkowej, która umożliwiłaby jak gdyby raz, że przetrwanie firmy, ale też generowanie pewnego zysku podczas tego kryzysu. Więc jak najbardziej tak. Jak obecnie wygląda to finansowanie? Z jednej strony mamy sytuację, w której firmy chyba nie chcą wydawać pieniędzy, a z drugiej strony rekordowo niskie stopy procentowe. Ja powiem tak wymijająco, to zależy, bo niektórzy inwestorzy zdecydowanie trzymają za portfel, bo uważają, że może przyjdzie lepszy czas na inwestowanie. Z drugiej strony wielu inwestorów też właśnie w tym okresie upatruje dużej szansy po to, żeby wesprzeć czy startupy, czy firmy, które są właśnie w ogniu walki i które są mocno trendy. Z pewnością też dzięki tej pandemii ludzie zrozumieli, że prace technologiczne, czy w obszarze substancji biobójczych, czy tworzenia szczepionek, to są prace, które wymagają ogromnych nakładów finansowych i one nie dzieją się z dnia na dzień. Czyli produkt, nawet jeżeli zostanie wymyślony, ma potencjał, to później musi przejść szereg bardzo restrykcyjnych testów, które trwają i które dużo kosztują, żeby móc zaistnieć rynkowo. Więc to też jest taka pewna lekcja nie tylko dla społeczeństwa, ale też między innymi dla inwestorów i z pewnością ci, którzy inwestują długoterminowo i myślą o produktach, projektach, firmach, startupach długofalowo, to też mają pełną świadomość, że rzeczywiście to nie jest tak, że startup jest opieszały w pracach swoich, tylko po prostu te prace zajmują sporo czasu i te normy, wysokie normy bezpieczeństwa właśnie po to są stworzone, żeby później te produkty, które znajdują się na rynku, nie robiły więcej szkód niż korzyści przynosiły, więc jak najbardziej tak. A po tych kilku miesiącach, tak jak patrzysz na rynek firm technologicznych, to dużo tych podmiotów jest w tarapatach? Myślę, że o tym będziemy mogli porozmawiać za pół roku albo rok, bo tam parę miesięcy startupy mogą przetrwać, bo rzecz jasna zacisną trochę pasa, pewne koszty zredukują i mogą przetrwać, aczkolwiek myślę, że pomysły, które nie są gruntownie zwalidowane przez rynek i do tej pory były takimi produktami raczej nice to have czy usługami nice to have, niekoniecznie mogą znaleźć teraz tak szerokie grono odbiorców, bo myślę, że wiele firm, które do tej pory gdzieś tam poszukiwały innowacji takich niekoniecznie pierwszej potrzeby, mogą niekoniecznie chcieć korzystać z tego typu rozwiązań, szczególnie jeżeli one są na bardzo wczesnym etapie albo wymagają dużych nakładów finansowych. Więc pewnie sytuacja w różnych sektorach, różnych spółek będzie się istotnie różniła, aczkolwiek na razie nie obserwuję takiej sytuacji, żeby inne podmioty technologiczne zawijały swoją działalność, dlatego że przez 3 miesiące mieliśmy lockdown. Okej, to teraz wątek pomocy państwa, różnego rodzaju programów, które przygotowuje czy PFR, czy też inne instytucje. Jak wy je odbieracie? Czy one są potrzebne, czy one są skuteczne? Ja myślę, że w przypadku rozwoju wielu technologii jest to spore wsparcie, szczególnie w takich technologiach, które wymagają długiego czasu akceleracji i dużych nakładów finansowych, bo też należy wziąć pod uwagę fakt, że
Jeżeli na przykład w takiej naszej branży mamy ogromne obostrzenia regulacyjne, to po prostu pewnych etapów nie możemy pominąć. One są kosztowne, a inwestorzy na początkowej fazie seedowej niekoniecznie chcą wyrzucać duże miliony i podejmować tak duże ryzyko, bo jednak polski rynek inwestycyjny jest dość zachowawczy, jeżeli chodzi w ogóle o hardware, biotech, agro, więc z pewnością te dotacje, pomoce dla młodych spółek technologicznych są pomocą do tego, żeby szczególnie te pierwsze fazy prototypowania móc współfinansować i nie wkładać 100%. Więc uważam, że to są środki, które jeżeli są mądrze wykorzystane przez startupy, firmy, to nie są to przepalone pieniądze, a coś, co może pozwolić rozwinąć tym spółkom skrzydła. W księgarniach zwykle możemy znaleźć te książki, które opowiadają albo są pisane przez tych, którym się udało. I to jest ważne, żeby wiedzieć, co zrobić, żeby odnieść sukces, ale co zrobić, żeby nie ponieść porażki. Takich książek, wydaje mi się, brakuje. Jest kilka właśnie takich pozycji, w których menadżerowie opisują swoje ścieżki tworzenia różnych podmiotów i to nie jest tak, że każdy pomysł przekuwa się na unicorna i jest po prostu fenomenalnym pomysłem. Pewnie nie ma jednej recepty na sukces, na powodzenie, rozwój danej technologii. Z pewnością czynnikiem koniecznym to jest ciężka praca. Pewnie z lekką domieszką szczęścia, bo też okoliczności muszą sprzyjać. Pewien czas, czasem przestrzelamy produkt albo produkt nie jest gotowy jeszcze rynkowo, żeby móc zaistnieć w takiej formie, ale z pewnością bez ciężkiej pracy nie da się wypracować dużego sukcesu, ani też zaistnieć rynkowo, czy tam nie tylko lokalnie, ale globalnie. No i na koniec pytanie, czy budowanie takiego biznesu to kwestia miesięcy, czy też lat, twoim zdaniem? Myślę, że zdecydowanie to są lata i jak popatrzymy na największe spółki, zarówno na rynku europejskim, jak i amerykańskim, czy w ogóle globalnym, to nie są spółki, które mają historie kilkumiesięczne. To są zazwyczaj podmioty, które budowały swoje portfolia produktowe latami, po to, żeby mieć ugruntowaną pozycję, a później przejść do pozycji lidera. Jak o nich już słyszymy, to zazwyczaj to są wielkie sukcesy, wielkie liczby, ale jak popatrzymy na historię takich spółek, to one nie tworzyły się z dnia na dzień i ten sukces z pewnością nie jest w miesiącach, ale raczej w latach. Owszem, teraz przy rozwoju tych technologii IT pewnie forma skalowania może przyspieszyć i akcelerować sukces takiej spółki, aczkolwiek z drugiej strony są to też ogromne nakłady na marketing, które należy ponieść, więc owszem, ta skalowalność jest pewnie nieco tańsza niż w przypadku produktów hardware, ale z drugiej strony też są inne bariery wejścia, zupełnie inny obszar konkurencji, więc znowu, to zależy. A na koniec spojrzenie na jedną z większych zmian, która dokonuje się w firmach technologicznych. Jak słyszeliśmy na początku audycji od Marka Kapturkiewicza, coraz częściej zwracamy uwagę nie tylko na sam zysk, ale również na możliwość rozwiązania konkretnych problemów, które trapią ludzkość. Sztandarowym przykładem takiego podejścia są biznesy Elona Muska, który dzięki Tesli chce zelektryfikować motoryzację, dzięki Hyperloopowi usprawnić transport na większe odległości, a dzięki Starlinkowi i SpaceXowi zapewnić internet na świecie i podbić kosmos. Profesor Bolesław Rok z Akademii Leona Koźmińskiego jest autorem terminu startupy pozytywnego wpływu i bada ich działalność. Panie profesorze, zacznijmy od takiego podstawowego pytania. Czym są startupy pozytywnego wpływu? Czym różnią się od innych? Myślę, że przede wszystkim wynika to takie myślenie wśród wielu osób, różnych właśnie założycieli startupów, że którzy mają poczucie, że sama technologia dla technologii po to, żeby zarabiać pieniądze, to trochę za mało. Czyli że taki zwykły startup, który no kolejny w ramach digital marketing robi jakąś kolejną aplikację, prawda, ułatwienie do czegoś, to trochę za mało. Wiele osób jest nastawionych na to, że technologia jest po to, żeby rozwiązywać istotne wyzwania społeczne. I teraz jeżeli połączymy pasję ludzi z technologią, możliwościami, które nam stwarza, oraz z tymi wyzwaniami społecznymi, środowiskowymi, cywilizacyjnymi, to wtedy się rodzą właśnie pomysły, które nie tylko pozwalają
robić fajne produkty, usługi, ale też te usługi służą do czegoś, czy produkty, co poprawia jakość życia nas wszystkich. Więc w tym sensie, najprościej mówiąc, to jest takie innowacyjne przedsięwzięcie, które myślę, że łączy, jest takim mostem pomiędzy dwoma światami, które postrzegamy jako rozłączne, czyli świat zysku, kapitału, finansów i świat dobra społecznego. I teraz można je połączyć i okazuje się, że to działa. To może jakieś przykłady? Tak, tak. Znaczy tutaj rzeczywiście ten pozytywny wpływ trochę się bierze z tego, że na świecie powstały takie fundusze impaktowe, czyli impact investment. I to impact investment to jakby właśnie jakby szukamy pieniędzy, które działają po to, żeby mieć jakby także pozytywny wpływ. No i oczywiście, że jak się popatrzy na różne obszary, nie wiem, taka aktywizacja społeczna osób marginalizowanych, czyli na przykład Deaf Respect, które zajmuje się właśnie takim różnymi projektami technologicznymi, żeby zapewnić dostępność dla osób głuchych podczas różnych, nie wiem, eventów na przykład, szczególnie właśnie teraz online'owych. To Deaf Respect jest właśnie no, takim przykładem właśnie tej aktywizacji społecznej. Ale to mogą być platformy, nie wiem, Manumania, która jest nie wiem, spółdzielnią socjalną, która z kolei się zajmuje aktywizacją zawodową osób zagrożonych wykluczeniem na rynku pracy. I w taki sposób jakby no, te osoby włączają się do rynku pracy jakby i zaczynają nie tylko żyć z grantów, prawda, ale właśnie zaczynają tworzyć, produkować rzeczy, które są na rynku potrzebne. I teraz technologia usprawnia te procesy i dzięki temu mogą więcej osiągnąć. Ale to może być również, nie wiem, budownictwo na przykład wykorzystujące energię odnawialną do domów pasywnych, prawda? Czy jest taki startup właśnie Twój Dom Pasywny, czy na przykład Solas Housing, czyli taki dom o parametrach energetycznych, które pozwalają jakby no na samowystarczalność energetyczną i tak dalej. Takich przykładów jest cała masa. Zainteresowanie nie tylko zyskiem, ale też misją widzieliśmy co prawda wcześniej, ale czy epidemia jakoś nasiliła ten trend, czy wręcz przeciwnie? Może teraz liczy się tylko zysk? Znaczy, prawdopodobnie jest to różnie w różnych grupach. I trudno powiedzieć no tak całkiem generalnie, natomiast myślę, że dla wielu jakby zrozumienie, że taki rozwój biznesu, który odbywa się w pewnym sensie kosztem jakości życia, na przykład poprzez taką bezmyślną eksploatację środowiska przyrodniczego, czy łamanie w ten sposób, nie wiem, podstawowych praw człowieka, poprzez właśnie, nie wiem, eksploatację zarówno kapitału ludzkiego, jak i przyrodniczego, że taki biznes napotyka na coraz większy sprzeciw. W związku z tym myślę, że doceniliśmy, to jest coś, co ja nazywam takim wzmożeniem społecznym biznesów. W Polsce to jest bardzo widoczne. Właśnie w okresie tych ostatnich miesięcy, kiedy nagle każda firma chce, duża, mała korporacja, startup, chce mieć właśnie jakiś pozytywny wpływ, prawda? Czyli choćby, że pracownicy zrobią jakieś maseczki czy inne, prawda? Przestawią swoją produkcję i zamiast, nie wiem, opon będą produkować na przykład płyn dla szpitali, prawda, czy dla innych. Okazało się, że po prostu takich potrzeb jest strasznie dużo i że to biznes jest właśnie po to, żeby nie tylko zarabiał pieniądze, ale właśnie realizował te ważne potrzeby społeczne. I to się stało znacznie bardziej widoczne właśnie w ostatnich 3 miesiącach. Zapotrzebowanie na tego typu produkty, usługi, podejście do biznesu, myślę, że gwałtownie wzrosło i stąd chyba no, każdy biznes chciałby się teraz nazywać, że my mamy jakiś pozytywny wkład w rozwój społeczny, w przeciwdziałanie tym zagrożeniom wszystkim. I to widać w dużych firmach, ale widać przede wszystkim właśnie w startupach, ponieważ młodzi ludzie są zazwyczaj bardziej wrażliwi, a jednocześnie otwarci na innowacje właśnie takie technologiczne i na jakość życia.
bo to do nich będzie ten świat należał za parę lat, jeżeli go zniszczymy całkiem, a przecież no, widać, że to jest tylko jeden z kryzysów, mogą być kolejne dotyczące różnych obszarów, także środowiskowych, to dla nich już nie będzie tutaj miejsca do życia. Więc w tym sensie myślę, że to jest taki bardzo prospektywny, taki przyszłościowa wizja biznesu. Jestem przekonany, że w przypadku startupów będzie to zdecydowanie się rozwijać. No i na koniec ważne pytanie. Jednym z czynników, który może uratować nasz świat, są nasze wybory, suma naszych wyborów jako konsumentów. No ale z drugiej strony może też jest tak, że my dokonujemy wybory spośród tego, co mamy do dyspozycji. W związku z tym pojawia się pytanie, czy startupy przez swoje rozwiązania, swoje narzędzia mogą w przyszłości uratować świat. Znaczy, no, ja jestem o tym przekonany, ponieważ no, zawsze jak patrzy się jednak na rozwój społeczny, to właśnie innowacje często powstające no, właśnie w małych firmach, później kupowane przez duże firmy, wprowadzają tę zmianę na masową skalę. Więc to jest oczywiste, że to nie wystarczy tylko to, co robią duże firmy, czyli starają się zmniejszać trochę szkodliwość. Prawda? Na przykład trochę o 20% zmniejszymy emisję CO2. No super, ale to nie rozwiązuje problemu. Problem rozwiąże dopiero właśnie jakiś innowacyjny startup, który, nie wiem, tak jak Saule Technologies, prawda, które poszuka takich rozwiązań dotyczących, nie wiem, ogrzewania i dostępu do elektryczności, który nie będzie ich widać, bo na przykład będą to przezroczyste folie na szybach budynków. I dzięki temu jakby w ogóle ta cała energetyka oparta na węglu nie będzie potrzebna. Perspektywie. Więc myślę, że jeżeli tego typu rozwiązań poszukamy, to okaże się, że nie wystarczy właśnie zmniejszać szkodliwość, ale przede wszystkim powinniśmy zwiększać ten pozytywny wpływ, bo dzięki temu możemy zapewnić sobie no jednak lepszą jakość życia dla wszystkich. A to jest coś, co mówię, szczególnie młode pokolenie, które ma przed sobą długą perspektywę, myślę, że to zdecydowanie docenia. Że to o to chodzi, prawda, żeby jednocześnie budować takie firmy, w których możemy zarabiać, bo to jest niezbędne, prawda? Dlatego no, fajnie, że są organizacje pozarządowe, fundacje, ale to nie wystarcza. Musi być ktoś, kto jednak produkuje, prawda, usługi, produkty, gdzie łączymy naszą pasję i łączymy właśnie te nastawienie na innowacje, na rzecz właśnie jakości życia naszego i planety. Po naszych rozmowach wiemy już, że startupy nie różnią się zasadniczo od innych firm. Jak wszędzie, poza dobrym pomysłem, potrzebny jest dobry i zgrany zespół, dyscyplina finansowa, praca, a także trochę szczęścia. Wiemy jednocześnie, że w małej i elastycznej firmie często łatwiej wpaść na przełomowe rozwiązanie, które można następnie wdrożyć i udostępnić szerokiemu rynkowi. Tutaj najczęściej potrzeba jednak inwestorów. Pewne jest, że dzięki uporowi i ciężkiej pracy założycieli startupów, a także dzięki konkurencji, pozostałe, głównie duże firmy wciąż muszą poprawiać jakość swoich produktów i usług. Na dziś to wszystko. Zapraszam w przyszłym tygodniu, a w międzyczasie posłuchajcie naszych pozostałych audycji. Znajdziecie nas w serwisach Spotify, Apple Podcast, Google Podcast i na SoundCloudzie. W aplikacji, w której słuchacie podcastów, po prostu wpiszcie Polityka Insight. Słuchajcie, obserwujcie i komentujcie. Do usłyszenia.